Znajdujemy się w Anglii, w miejscowości Tourville. Jest rok 1871. Na jednej z tutejszych ulic można znaleźć wyjątkowy dom. Pozornie nie różni się od innych, ale wielu ludzi zatrzymuje się w pobliżu i na coś czeka. Drzwi domu się otwierają i na zewnątrz wychodzi kilkoro dorosłych. Wyglądają na zaskoczonych i mówią, że te wszystkie plotki okazały się prawdą. Kobieta wychodzi na ganek i zaprasza do domu jeszcze kilka osób, a ty jesteś wśród nich. Wchodzisz do środka, kierujesz się do pokoju i widzisz śpiącą na łóżku 11-letnią dziewczynkę. Wygląda blado i jest bardzo chuda. Mimo głośnych rozmów ludzi w pokoju, dziewczynka się nie budzi. Jej matka mówi, że minęło już 6 miesięcy, odkąd zasnęła. Wychodzisz z pokoju, robiąc miejsce kolejnym osobom, które chcą na własne oczy zobaczyć uśpioną dziewczynkę. Oto opowieść o najdłuższym śnie w historii. Rekord należy do dziewczynki o imieniu Ellen Sadler, która spała przez 9 lat. Urodziła się we wspomnianej wcześniej angielskiej wsi Tourville w drugiej połowie XIX wieku w bardzo licznej rodzinie. Ellen była 12. dzieckiem swoich rodziców. Nie byli oni zamożni i ciężko pracowali, aby związać koniec z końcem. Od najmłodszych lat uczyli swoich synów i córki, że należy pomagać rodzinie. Tak wychowano również Ellen. Gdy skończyła 11 lat, opuściła dom, by pracować jako niania w pobliskim mieście. Przebywając z dala od rodziny i w otoczeniu obcych ludzi, Ellen zaczęła źle się czuć. Bolała ją głowa, odczuwała dyskomfort i często ogarniała ją senność. Objawy te stały się tak silne, że dziewczynka nie była w stanie normalnie pracować. Wróciła do domu na wsi, a rodzice wysłali ją do szpitala. Lekarze nie wiedzieli, jak pomóc Ellen, bo nie potrafili zdiagnozować jej przypadku. Spędzili 18 tygodni, próbując wyleczyć biedną dziewczynkę. Ostatecznie młoda Angielka została wypisana ze szpitala, mimo że wciąż źle się czuła. Po powrocie do domu nadal dokuczały jej silne bóle głowy i obezwładniająca senność. Ellen Sadler była w coraz gorszym stanie. Pewnego dnia spokojnie położyła się w swoim łóżku i po prostu zasnęła. Obudziła się dopiero po 9 latach. Przez cały ten czas matka dziewczynki opiekowała się nią. Karmiła ją mlekiem i poiła herbatą, ale śpiąca dziewczynka traciła na wadze i sile. Wkrótce o Ellen dowiedziała się cała wioska. Ludzie zaczęli przychodzić do jej domu, aby zobaczyć niezwykłe zjawisko pogrążonego we śnie dziecka. Przyglądali się jej, próbowali ją obudzić i opowiadali o niej swoim znajomym. Wieść o śpiącej dziewczynie rozeszła się po całym kraju, a nieprzytomna Ellen stała się widowiskiem. Ludzie z całej Anglii przyjeżdżali, aby na żywo zobaczyć osobę, która spała już od kilku lat. Dom, w którym mieszkała rodzina Ellen, nazwano Sleepy Cottage. Przyjeżdżali tam lekarze i reporterzy, a jeden z dziennikarzy gazety Daily Telegraph opisał, że dziewczynka wyglądała na bardzo słabą i kruchą. Jej stopy były lodowato-zimne, usta sine, a oddech ledwo wyczuwalny. Można było odnieść wrażenie, że życie powoli opuszcza ciało dziecka. Rodzina dziewczynki zbierała datki na opiekę nad córką i z tego powodu wiele osób myślało, że to przedstawienie. Z jakiegoś powodu matka nie pozwoliła lekarzowi zostać z Ellen przez dłuższy czas. Niektórzy mówili, że matka codziennie podawała dziewczynce środki nasenne, aby ta nie mogła się obudzić. Pewien człowiek twierdził, że widział przebudzoną dziewczynkę siedzącą przy oknie. Poza tym matka Ellen odrzuciła propozycję lekarzy, którzy chcieli przeprowadzić badania lekarskie dziewczynki w londyńskim szpitalu. Zapewne nie dowiemy się całej prawdy o tym niezwykłym przypadku, ponieważ oficjalna diagnoza lekarska nie została postawiona. Niewykluczone, że dziewczynka zapadła w śpiączkę lub cierpiała na jakąś chorobę, która w XIX wieku nie była znana nauce. Mogło to być na przykład przewlekłe zaburzenie snu, w którym osoba doświadcza niekontrolowanych napadów senności. Wówczas zdarza się, że człowiek idzie ulicą i nagle tak bardzo chce mu się spać, że upada na ziemię. Ellen wychowała się w dużej rodzinie i wcześniej przyzwyczaiła się do ciężkiej pracy. Być może silne zmęczenie i brak snu wywołały u niej narkolepsję. W każdym razie ta historia ma pozytywne zakończenie. Pewnego dnia Ellen Sadler się obudziła. Nie pamiętała, co się stało i była bardzo zaskoczona, gdy rodzina powiedziała jej o 9-letniej śpiączce. Wzrost dziewczynki nieco zwolnił, a wzrok się pogorszył, ale ogólny stan jej zdrowia nie był zły. Ellen wyszła za mąż i urodziła 6 dzieci. Zmarła w 1911 roku w wieku około 50 lat.
A teraz poznajmy zupełnie odwrotną historię o osobie, która ustanowiła rekord najdłuższego czasu bez snu. W styczniu 1964 roku 17-letni Randy Gardner, uczeń szkoły średniej, oznajmił, że nie spał przez kilka tygodni. Eksperyment rozpoczął się w grudniu, a zakończył w styczniu. Co ciekawe, pod koniec swojego bezsennego okresu chłopak czuł się całkiem normalnie. To wydarzenie znalazło się w Księdze Rekordów Guinnessa i pozwoliło naukowcom dowiedzieć się wiele o strukturze ludzkiego mózgu. Randy chciał zrobić szkolny projekt naukowy związany ze snem. Miał nie spać tak długo, jak to możliwe, a zadaniem jego przyjaciela było pilnowanie, aby chłopak cały czas był przebudzony. Na początku wszystko szło bardzo dobrze. Przyjaciel Randy'ego prowadził dziennik, w którym zapisywał najmniejsze zmiany w ciele badanego. Randy trzymał się bez problemu przez pierwsze dwa dni. Był ciągle na nogach i nawet nie podchodził do łóżka. Po trzech dniach jego zdolności poznawcze i sensoryczne zaczęły się pogarszać. Czwartego dnia Randy'emu zrobiło się niedobrze. Chodził po domu i wąchał owoce cytrusowe. Zapach cytryn i pomarańczy pomagał mu poczuć się lepiej. W ciągu dnia Randy grał w koszykówkę i chodził na kręgle z przyjaciółmi. Noce były nudne, bo chłopcy nie wiedzieli, co robić. Mimo to nastolatek nie kładł się spać. Minął tydzień bez snu, a on wciąż wykazywał doskonałe wyniki w koszykówce. Jego umiejętności fizyczne się nie zmieniły, a mowa wciąż była jasna i logiczna. Wówczas wiadomości w całym kraju mówiły już o Randy'm i jego eksperymencie. Chłopak stał się celebrytą, co również pomogło mu unikać snu. Do Randy'ego przyjechali nawet naukowcy. Za pomocą pytań matematycznych sprawdzili jego zdolności intelektualne, ale na tym polu chłopak wypadł raczej marnie. Rozwiązywał jakieś zadanie z matematyki, ale potem zapominał, co się dzieje i co robi. Naukowcy przeskanowali jego mózg i zapisali dane dotyczące jego aktywności. Właśnie wtedy, 2 stycznia 1964 roku, o 2 w nocy Randy pobił poprzedni rekord czasu bez snu. Był przebudzony przez 264 godziny. Naukowcy przymocowali elektrody do jego głowy, a gdy zasnął, obserwowali aktywność mózgu. Randy przebudził się po kilku godzinach snu, aby pójść do toalety. Potem znów położył się do łóżka i wstał dopiero po 14 godzinach. A następnie w świetnym nastroju poszedł do szkoły. Wszyscy byli zaszokowani. Wyglądało na to, że ten obciążający mózg eksperyment nie miał żadnych negatywnych konsekwencji. Randy nadal uczył się tak dobrze jak wcześniej. Grał w koszykówkę i normalnie spędzał czasy z przyjaciółmi. Naukowcy przestudiowali wyniki badań mózgu i stwierdzili, że mózg Randy'ego przez cały ten czas zapadał w lekki sen. Takie zjawisko nazywa się mikrosnem, a ciekawostkę stanowi fakt, że osoba, która go doświadcza, może nawet nie zauważyć, że śpi. Minęło kilka lat i wszyscy zapomnieli już o przypadku Randy'ego. Chłopak dorósł, a pewnego dnia jakiś reporter przypomniał sobie o jego eksperymencie i przeprowadził z nim wywiad. Chłopak przyznał, że jego bezsenna przygoda jednak miała swoje konsekwencje. Przez wiele lat Randy doświadczał silnej bezsenności. Doprowadzało go to do szaleństwa i poświęcił wiele czasu i wysiłku, aby pokonać tę chorobę. Na szczęście ostatecznie udało mu się uregulować swój harmonogram snu. Randy spał 6 godzin na dobę, co w zupełności mu wystarczało. Powtarzanie tego szalonego eksperymentu to kiepski pomysł. Nawet 2 dni bez snu stanowią ogromny stres dla organizmu. Przez tysiące lat ludziom udawało się zwalczać głód i radzić sobie z trudnymi warunkami pracy. Nasze serce jest wytrenowane do znoszenia dużych obciążeń, a ciało potrafi przetrwać różne ekstremalne sytuacje. Jednak ludzki organizm nigdy nie przystosował się do braku snu. Ewolucja nie nauczyła nas znosić bezsennych nocy bez konsekwencji. Dlatego też insomnia jest bardzo niekorzystna dla naszego zdrowia.